Witam Państwa na naszym drugim dzisiejszym wykładzie. Tym razem zajmiemy się pieniądzem. Przez te kilka dni wykładów o pieniądzu i bankowości będzie kilka. Ten ma za zadanie wstępne definicje podać, tak żeby pomóc w prowadzeniu wykładów kolejnych. Więc zacznijmy od specyficznego zjawiska, jakim jest wymiana pośrednia. I czym taka wymiana pośrednia różni się od wymiany bezpośredniej? Wymiana bezpośrednia to inaczej tak zwany barter. Jest to sytuacja, w której nabywamy dobra od innych uczestników rynku, tak zgodnie z naszymi skalami preferencji, którymi rządzi prawo użyteczności krańcowej, które wyjaśniał Jakub w poprzednim wykładzie. I jeśli taka wymiana jest bezpośrednia, to nabywamy takie dobra, które chcemy bezpośrednio zużyć w produkcji lub samemu skonsumować. Natomiast, żeby w przypadku takich wymian powstaje pewien spory problem. Mianowicie problem tak zwanej podwójnej zbieżności potrzeb. O co chodzi? Chodzi o to, że zakres dóbr, które produkuje pojedynczy człowiek, jest dość niewielkie, jest dość niewielki, a wachlarz dóbr, których potrzebuje w codziennej konsumpcji, dość spory, więc musi znaleźć wielu uczestników rynku, którzy będą chcieli sprzedać mu dobra potrzebne w codziennej konsumpcji, a jednocześnie dysponuje bardzo ograniczonym zapasem towarów, które sam produkuje. Tak, jeśli więc mamy jakiegoś rybaka, który łowi codziennie karpie, no to musi codziennie znajdować ludzi, którzy sprzedadzą mu, nie wiem, chleb, buty, ubrania czy mleko, którzy akurat potrzebują karpi. Przez co skala możliwych rynkowych transakcji jest niewielka. Dlatego też ludzie zauważyli, że niektóre dobra można sprzedać łatwiej niż inne. Niektóre dobra są na tyle powszechne w konsumpcji, że praktycznie każdy ich potrzebuje. Więc być może będzie opłacało się nabyć właśnie takie dobro, które jest popularne, które łatwo sprzedać, nie po to, żeby je skonsumować, tylko żeby nabyć za to dobro towar, którego potrzebujemy. Tak? Czyli jeśli mamy do czynienia z zmianą pośrednią, to nabywamy jakieś dobro nie po to, żeby zużyć go w produkcji lub żeby je od razu skonsumować, tylko po to, żeby użyć tego dobra w kolejnych wymianach. Jeśli więc mam naszego sprzedawcę karpi, który chce sobie kupić buty, to ten sprzedawca karpi może pójść na targ jakiegoś popularnego produktu, na przykład soli, i znaleźć jakiegoś sprzedawcę soli, który akurat potrzebuje karpia. A później za tę sól, której potrzebują mniej więcej wszyscy, łatwiej będzie mu znaleźć takiego producenta obuwia, który akurat soli potrzebuje, niż takiego, który potrzebował karpia. W tym przypadku sól byłaby środkiem wymiany. I w rzeczywistości w historii sól taką funkcję gdzieniegdzie pełniła. Jaki taki środek wymiany powinien być? No, powinien być trwały, tak żeby, jeśli nabędziemy go, to żebyśmy mogli go zużyć w miarę dowolnym czasie w przyszłości. Więc taki karp, który się szybko psuje, będzie kiepskim pomysłem na środek wymiany, ale sól może już być lepszym. Taki produkt powinien być ogólnie rozpoznawalny, żeby nie było wątpliwości co do tego, co to jest, więc to muszą być dobra jakieś powszechne, jednorodne. To też powinien być towar, który jest łatwo podzielny. Bo jeśli jesteśmy, nie wiem, producentem bydła, to taka jedna krowa może mieć całkiem sporą cenę rynkową. Przez co trudno będzie dokonywać niewielkich transakcji. Więc dobra o takiej wysokiej rynkowej wartości, jak na przykład sztuki bydła, byłyby średnio użyteczne jako środki wymiany. Takie
dobra sypkie, jak na przykład sól, jest oddzielić jakieś mniejsze części. Tak, środek wymiany powinien być łatwy w transporcie, przez co odpadają towary, które są na przykład dość ciężkie w stosunku do wartości rynkowej, jaką posiadają. Bo o ile noszenie drobnych kawałków metali szlachetnych nie jest uciążliwe, o tyle wożenie jakichś całych, nie wiem, wózków z piaskiem uciążliwe może być. I chociaż mimo tego, że piasek też jest podzielny i może być łatwo go sprzedać, to zdecydowanie więcej trzeba się napracować, żeby piasek przewozić niż na przykład złoto, które na jednostkę wagową ma znacznie większą wartość. I taki środek wymiany powinien też być trudny do sfałszowania. I historycznie takimi cechami odznaczały się metale szlachetne, zwłaszcza srebro i złoto. I to one zostały powszechnie przyjęte jako środki wymiany praktycznie na całym świecie. W głównej mierze było to srebro. Od XIX wieku, wskutek już interwencji rządowych, raczej wybór padł na złoto, które było używane, ale nie aż tak powszechnie jak srebro wcześniej. I do tego w jakichś mniejszych wymianach stosowano też miedź, dzięki której można było nabywać towary o niewielkiej cenie. Jeśli środek wymiany jest powszechnie akceptowany, to wtedy mówimy, że jest on pieniądzem. Tak, ta granica nie jest do końca ostra. Więc na przykład, odnosząc się do dzisiejszych analogii, mamy taki środek wymiany o nazwie Bitcoin, który funkcjonuje, gdzie w różnych sklepach czy punktach usługowych można coś kupić za bitcoiny. Funkcjonuje on jako środek wymiany. Natomiast raczej nie jest on jeszcze czymś powszechnie akceptowalnym. I jeśli weszlibyśmy do pierwszego lepszego sklepu w Karpaczu, raczej nikt od nas bitcoinów nie przyjmie. Więc bitcoin jest środkiem wymiany, ale jeszcze pewnie nie osiągnął statusu pieniądza. Tak jak pójdziemy tam ze złotówkami, to raczej coś kupimy. Być może euro i dolary też zadziałają, chociaż pewnie jakieś negocjacje były tutaj potrzebne. Natomiast inne środki wymiany niekoniecznie kwalifikowałyby się już jako pieniądz, jako coś powszechnego. I w tytule tego wykładu mamy pochodzenie pieniądza. Ta wersja, którą ja mówiłem do tej pory, jest to zbieżne z tym, co pisał Karl Menger, już wielokrotnie wspomniany w poprzednich wykładach, dla którego pieniądz był spontanicznym rezultatem rynkowych wymian, które rozwiązywały problem podwójnej zbieżności potrzeb, tak? Problem z wymianą barterową. I to, że złoto i srebro stały się pieniądzem, nie wynikało z tego, że był jakiś państwowy odgórny edykt czy nakaz, tylko z tego, że były to bardzo użyteczne środki wymiany, bo spełniały te cechy, o których mówiliśmy. I w miarę im powszechniejszy stał się nimi obrót, tym wypierały inne konkurencyjne środki wymiany. Natomiast w ostatnich latach popularna stała się teza pana, który nazywa się David Graeber. I on na podstawie antropologicznych materiałów próbuje zanegować tę teorię Mengera, która jest mniej więcej akceptowana powszechnie w ekonomii. Menger to bardzo precyzyjnie i krok po kroku wyjaśnia, jak to działało, ale i u różnych innych ekonomistów tego typu historie znajdziemy. Według Grebera pieniądz jako taki wziął się z długu,
A konkretniej w Mezopotamii, w świątyniach starożytności, zarządzający tymi świątyniami zaczęli zapisywać pewne kwoty długu rolników wobec świątyń. Te długi to było tam coś w rodzaju jakichś takich obciążeń podatkowych. I przez to, że właśnie jakby powstał cały system rejestrów tych długów, to właśnie srebro tam stało się pieniądzem. Więc był to jakby wynalazek konkretnych ludzi, którzy w tych świątyniach działali, a nie jakieś spontaniczne rynkowe przejście z barteru do gospodarki pieniężnej. Jednak z tymi tezami Grebera jest kilka problemów, tak historycznych, jak i teoretycznych. Sam Greber w swoich pracach przyznaje, że srebro, które właśnie stało się tym pieniądzem, według niego rzekomo właśnie dzięki zapisom świątynnym, było już używane w, nazwijmy to, handlu międzynarodowym w tym samym czasie. Nawet wcześniej niż jego użycie w świątyniach. Więc jeśli ludzie spoza jednego, nazwijmy to, państwa, miasta, tam Sumeru czy Akadu, wymieniali się z obywatelami innych właśnie państw, to tam już srebra używano. Więc jakby wydaje się, że to przejście do gospodarki pieniężnej nastąpiło wcześniej, a to, że to zaczęto wtedy to zapisywać na papierze, to jakby nie zmienia już tej fundamentalnej zmiany, która zaszła, tak? Że pieniądz w gospodarce istnieje. Dlatego Greber wskazuje na to, że jakby nie ma żadnych dobrych historycznych czy antropologicznych źródeł, które poświadczałyby to, że ktoś żyje w systemie barterowym. Co wskazuje jakby, że nie było takiego przejścia, które Menger opisuje, i wcale nie było tak, że jakiś rybak wymieniał się z piekarzem czy z producentem obuwia i przez to powstawały jakieś ceny i przez to coś z tego później zostało wybrane środkiem wymiany i tak dalej, jak to chciałby widzieć Menger. Tylko po prostu jeśli coś się od kogoś brało, to robił się dług i później obrót tymi długami dopiero doprowadził do powstania pieniądza. Natomiast można powiedzieć, że jakby clue tej teorii Mengera jest takie, że barter to system bardzo nieefektywny właśnie przez problem tej podwójnej zbieżności potrzeb. Więc jakby jest mnóstwo bodźców do tego, żeby taki system jak najszybciej został zastąpiony przez system, gdzie są jakieś środki wymiany. Więc jakby to, że nie mamy śladów systemów barterowych, no tylko to potwierdza, tak? Bo to jest tak zły system, że bardzo powszechnie, kiedy tylko pojawia się w miarę możliwość prywatnego posiadania jakichś dóbr i ich swobodnej wymiany, jakieś środki wymiany się natychmiast wyłaniają, przez co barter zanika. I dzieje się to tak szybko, zgodnie z tym, co Menger opisał, że możemy rzeczywiście nie mieć śladów, czy to zapisek historycznych, czy w badaniach antropologicznych. I z tym badaniem antropologicznym jeszcze wiąże się jakby jeden argument. Mianowicie, jeśli mamy jakieś wspólnoty pierwotne, które jeszcze do niedawna antropolodzy odkrywali i opisywali, to tam jakieś wymiany, powiedzmy, w jakiejś dżungli amazońskiej odbywały się nie właśnie na sposób barterowy, nie, że jest jakiś targ i ludzie wymieniają jedne owoce na drugie, w zależności od tego, co produkują, tylko w sposób bardzo zrytualizowany. Tak więc możemy sobie wyobrazić, że mamy dwa plemiona żyjące w różnych częściach Puszczy Amazońskiej i przyjmijmy pełnie ageograficznie, że w tej jednej części puszczy rosną głównie jabłka, w tej drugiej części puszczy rosną głównie gruszki. Więc ci ludzie chcą od czasu do czasu zmienić swój jadłospis i się wymienić. Tak więc te ludy pierwotne, jak się tymi swoimi dobrami wzajemnie wymieniają, no to spotykają się całe
grupy ludzi, one przynoszą jakieś dary, jakieś rytualne tańce się odbywają, po czym te strony odchodzą, zabierając to, co zostawiła druga strona. Natomiast nie ma tu żadnych handlów, negocjacji, ustalania się relacji wymian, czegoś, co oczekiwalibyśmy w barterze. Te społeczności dalej istnieją, czy do niedawna istniały i były przez antropologów opisywane. Wydaje się, że właśnie przez to, że własność w tych wspólnotach jest bardzo kolektywna, że ludzie nie mogą rozporządzać tymi swoimi gruszkami czy jabłkami swobodnie, się targować i handlować, brak w ogóle jakichś takich praw własności co do indywidualnych dóbr, sprawił, że nawet barter się tam nie wykształcił, przez co nie doszło do wykształcenia gospodarki pieniężnej. Ale jednak, więc jakby tam nie zaszły te warunki początkowe, które są potrzebne w teorii Mengera, tak? To, że ten piekarz z rybakiem mogą między sobą handlować. Więc jakby to, że przy braku jakiejś takiej prywatnej własności nie wytworzył się barter, a potem pieniądz, jakby nie bardzo jest argumentem przeciwko teorii Mengera, tak? Bo jakby to w tym momencie jakby nie mamy spełnionych założeń, o których ta teoria mówi. I generalnie w literaturze często spotyka się jakieś wyliczenia funkcji pieniądza. Natomiast najważniejszą funkcją pieniądza jest to, że on jest powszechnym środkiem wymiany. I dzięki temu właśnie, że on jest powszechnym środkiem wymiany, to pełni różne jeszcze inne funkcje, które tam można sobie w podręcznikach znaleźć, z których za najważniejsze możemy to, że możemy uznać to, że może służyć kalkulacji ekonomicznej, o której jeszcze Państwo sporo usłyszą w kolejnych wykładach. Tak, czyli że mamy jeden produkt, w którym możemy wycenić wszystkie dobra sprzedawane na rynku, przez co możemy określić zyskowność różnych procesów produkcyjnych. I dzięki temu też, że pieniądz jest powszechnie akceptowany i spodziewamy się, że w przyszłości też będzie powszechnie akceptowany, no to jest to dobro, w którym można dokonywać oszczędności. Tak? Więc jest tak funkcja tezauryzacyjna. Nawet jeszcze o kilku zjawiskach powiązanych z pieniądzem jako dobrem chciałbym powiedzieć, ponieważ o tych sprawach jeszcze w kolejnych wykładach może być mowa. Tak jak każde inne dobro, pieniądz ma swoją cenę, z tym, że w cyklu nie mówi się o cenie pieniądza, tylko o sile nabywczej pieniądza. I ta siła nabywcza pieniądza to jest jakby cały wachlarz dóbr, które możemy kupić za jednostkę pieniądza. Tak więc jeśli chleb kosztuje 3 złote, a woda 2 złote, to znaczy, że pieniądz 1 złoty ma wartość 1 trzeciej chleba, 1 drugiej wody. I jeśli będziemy konsekwentnie dodawali do tego wąskiego wachlarza kolejne dobra, które są w gospodarce dostępne do kupienia za jednostkę pieniądza, no to otrzymamy siłę nabywczą pieniądza. Jak się można domyślić, no we współczesnej gospodarce liczba tych dóbr jest tak ogromna, że wręcz niemożliwym zadaniem jest dokładne sporządzenie takiego wachlarza, więc jedyne co się robi, to próbuje się jakieś statystyczne koszyki dóbr budować i badać, jak zmieniają się ich ceny. Natomiast jeszcze z punktu widzenia samej teorii ekonomii możemy mówić o tym, skąd ta siła nabywcza pieniądza się bierze, co ją determinuje. No i tak jak w przypadku innych dóbr mamy popyt na pieniądz i podaż pieniądza. Podaż pieniądza można rozumieć dwojako, albo że jest to ogólnie zasób pieniądza w gospodarce, tak? Czyli to ile złotych istnieje na przykład w polskiej gospodarce. Że to też zaczyna być trudne do obliczenia, bo nie bardzo ekonomiści wiedzą obecnie, które
instrumenty finansowe są pieniądzem jeszcze, a które już nie. Więc jeśli jakieś na przykład banki centralne podają swoje wyliczenia właśnie zasobu pieniądza, to używają tam różnych miar, jak się M0, M1, M2, M3 i w każdym kolejnym uwzględniają inne instrumenty finansowe, bo to, że gotówka jest pieniądzem, to wszyscy się zgodzą. Pewnie wszyscy też zgodzą się, że depozyty na żądanie w bankach są pieniądzem, ale czy już jakieś lokaty czy obligacje, no to w różnych miarach pieniądza różnie się to przyjmuje. Czy na przykład środki na nie depozytach bieżących, tylko na kontach oszczędnościowych są pieniądzem. Jest to pole do spekulacji, ale teoretycznie jest to coś policzalnego. Popyt na pieniądz z kolei to jest to, ile ludzie chcą oddać dóbr, tak, żeby nabyć jednostkę pieniądza. Kiedy myślimy o popycie na pieniądz, to możemy go jakby rozłożyć na dwie części, żeby to myślenie sobie ułatwić. Na popyt rezerwowy i popyt transakcyjny. Popyt transakcyjny, powiedzmy, wiąże się z tym, że regularnie musimy dokonywać jakichś zakupów, zwykłych dóbr konsumpcyjnych potrzebnych nam codziennie. Więc jakby wiemy, że musimy określone saldo pieniądza mieć, żeby tych zakupów dokonać. Więc jakby popyt transakcyjny to jest właśnie to, ile dóbr musimy sprzedać, żeby nabyć takie saldo potrzebne nam w codziennych transakcjach. Natomiast popyt rezerwowy to jest jakby ta część naszego salda pieniężnego, którą trzymamy nie przez to, że potrzebujemy jej do jakichś codziennych transakcji, tylko przez to, że pieniądz jako dobro najbardziej powszechnie akceptowane pozwala nam zmagać się z niepewnością, czyli z tym, że nie wiemy, co wydarzy się jutro i jakie będą rezultaty naszych działań. Dlatego też dobrze mieć jest dobro, które będzie bardzo użyteczne w przypadku jakichś nieprzewidzianych okoliczności. Tak? I pieniądz jako rzecz najbardziej płynna, najbardziej powszechnie akceptowana, jest właśnie idealnym remedium na walkę z niepewnością. W związku z czym jakby tak, im bardziej niepewne czasy, tak, nie wiem, jeśli jakiś spodziewamy się konfliktu zbrojnego, no to jest całkiem możliwe, że różne nasze aktywa chcemy spieniężyć, choćby po to, żeby, nie wiem, łatwiej uciec z danego miejsca, w którym jakieś zagrożenie będzie, bo zabrać walizkę pieniędzy jest łatwiej niż przewieźć, nie wiem, sprzęt kuchenny czy nieruchomość. I tak samo jak przy innych dobrach, im wyższy popyt na pieniądz, tym wyższa siła nabywcza, czyli tym, powiedzmy, niższy poziom cen w gospodarce. I odwrotnie, im niższy popyt na pieniądz, tym niższa siła nabywcza pieniądza, czy mówiąc odwrotnie, wyższy poziom cen w gospodarce. I tak samo klasycznie z podażą pieniądza. Im wyższa podaż pieniądza, tym niższa siła nabywcza pieniądza, czyli tym wyższe ceny. I im niższa podaż pieniądza, tym wyższa siła nabywcza pieniądza, czyli tym niższe ceny. I najczęściej w tym kontekście zmiany siły nabywczej pieniądza używa się w ekonomii pojęć inflacja i deflacja. Powiedzmy w pracach Misesa czy Rothbarda to może być inaczej definiowane, ale jako, że to powiedzmy jest obecnie najbardziej powszechne znaczenie tych słów, to tak tutaj zostały zdefiniowane. Tak, i inflacja to spadek siły nabywczej pieniądza, czyli wzrost poziomu cen spowodowany na przykład przez tak wzrost podaży pieniądza, a deflacja to wzrost siły nabywczej pieniądza, czyli spadek poziomu cen, który może być spowodowany na przykład przez zwiększony popyt na pieniądz, tak, bo na przykład mamy rozwój gospodarczy, mamy więcej dóbr, więc krańcowe jednostki tych dóbr są dla nas mniej ważne względem zasobu pieniądza
i chętnie je za jednostkę pieniężną oddamy. Tak? Przez co jakby naturalnym efektem wzrostu gospodarczego powinna być tendencja do wystąpienia deflacji. I jeszcze na koniec uwagi o tym zjawisku, teorii stworzonej przez Ludwiga von Misesa, z którą też nieco kontrowersji się wiąże. Mianowicie Ludwig von Mises stworzył tak zwany teoremat regresji. I wedle tego teoremat regresji, żeby jakieś dobro stało się pieniądzem, to wcześniej musi mieć jakieś niemonetarne zastosowanie. Czego tak jest? Bo skąd bierze się siła nabywcza pieniądza, o której mówiliśmy wcześniej? No ona jakby skąd ludzie wiedzą, jaka ta siła nabywcza pieniądza jest? No bo znają ceny płacone w niedawnych transakcjach rynkowych. Tak więc możemy powiedzieć, że nasza ocena siły nabywczej pieniądza dzisiaj zależy od tego, jaką siłę nabywcza pieniądza była wczoraj. Ale teraz skąd wczoraj wiedzieliśmy, skąd ta wczorajsza siła nabywcza pieniądza się wzięła? No ona wzięła się z naszych osądów co do tego, jaka była siła nabywcza pieniądza dwa dni wcześniej. I powstaje problem, czy nie będziemy tutaj w nieskończoność się cofali. Siła nabywcza pieniądza jakby sama siebie nie będzie musiała wyjaśniać. Czy ona jest jakieś inne wyjaśnienie tego, skąd ona się wzięła. No i wedle Misesa jest taka granica, mianowicie dobro, które zostaje pieniądzem, musiało wcześniej być wartościowane ze względu na swoją jakąś inną użyteczność, przez co ktoś mógł wycenić jego przydatność jako środka wymiany. Tak, bo jeśli mieliśmy złoto jakieś kilka tysięcy lat temu, no to ktoś mógł je wyceniać ze względu na to, że można z niego zrobić ładną ozdobę i dopiero na podstawie tego ten ktoś ocenił, że on może przyjąć złoto jako właśnie środek wymiany, tak jak zapłatę w transakcji, którą później użyje do nabycia jakiegoś dobra, którego potrzebuje. I jakby kontrowersje wokół tego wiążą się z dwoma rzeczami, jakby tak, czy ze współczesnymi walutami możemy taki sam ciąg myślowy zrobić. I wydaje się, że tak, ponieważ po prostu państwa wprowadzając pieniądz dekretowy, o którym za chwilę jeszcze powiemy, czyli na przykład polski złoty, najczęściej opierały się na wcześniejszym pieniądzu towarowym, czyli właśnie na złocie czy srebrze i po prostu kwity, które upoważniały do nabycia złota, jak na przykład banknoty, zamieniły na pieniądz sam w sobie. Natomiast jakby ludzie siłę nabywczą pieniądza tego banknotu już pustego, niepopartego złotem, brali po prostu z cen, które były dzień wcześniej używane, kiedy ten pieniądz ze złotem jeszcze miał związek. Więc tutaj jakby jest to rzecz do wyjaśnienia. Natomiast ostatnio a propos Bitcoina, o którym wspominałem wcześniej, czyli takiej specyficznej cyfrowej waluty, pojawił się problem, czy Bitcoin spełnia teoremat regresji. Czy Bitcoin ma jakieś inne zastosowanie poza tym, że może być środkiem wymiany? I tutaj były różne próby uzgadniania pojawienia się Bitcoina właśnie z tym rozumowaniem Misesa. Można na przykład powiedzieć, że ludzie, którzy jako pierwsi do społeczności Bitcoina przystąpili i byli skłonni na jakiejś giełdzie zapłacić jakiegoś dolara czy jakiegoś złotego za Bitcoina, nie kierowali się może tym koniecznie, że Bitcoina chcą użyć w wymianie, ale kierowali się tym, że chcą wziąć udział w jakimś ciekawym społecznym, nie wiem, informatycznym, geekowskim projekcie. Tak więc jakby była w tym jakaś wartość nie wiem, rozrywkowa, tożsamościowa, czy jakby jakaś niezwiązana zupełnie z tym, że Bitcoin może być środkiem wymiany. Tego typu spekulacji na temat Bitcoina jest kilka i wydaje mi się, że każdy z nich pokazuje, że da się też
te elementy pogodzić, ten teoremat regresji i zaistnienie takiego środka wymiany, jakim jest Bitcoin. Jeszcze na koniec jedna klasyfikacja. Myślę na różne rodzaje pieniądza. Ten pieniądz, który powstał z tego spontanicznego, mengerowskiego, rynkowego procesu, był pieniądzem towarowym, tak? Czyli po prostu pieniądzem było jakieś dobro, które miało też inne zastosowania gospodarcze. Tak, i na przykład złoto i srebro były cenione jako zdoby, miały swoje zastosowania w przemyśle, czy dalej mają. I one te funkcje w gospodarce pełniły równolegle do tego, że to dobro było używane jako pieniądz. Obecnie żyjemy w fazie pieniądza dekretowego i obecnie pieniądzem jest dobro, które nie ma żadnej niemonetarnego zastosowania. Myślę, że to jest pusty pieniądz, fiat money. I pieniądz dekretowy to jest takie dobro, które staje się pieniądzem po prostu z nakazu państwa. Taki złoty nie ma innego zastosowania. Tak można sobie wyobrazić, tak, że nie wiem, banknoty używamy na rozpałkę ogniska, czy nie wiem, do zażywania narkotyków. Natomiast nie są to jakieś poważne zastosowania. I jeszcze takim jednym rodzajem pieniądza, który historycznie występował, pieniądz kredytowy. Pieniądz kredytowy jest taki środek wymiany, który stanowi roszczenie do sumy jakiegoś innego pieniądza w przyszłości. I na przykład w czasie wojny z Stanami Zjednoczonych wyemitowano coś, co się nazywało greenbacks. I te greenbacki mówi po prostu, że za x lat posiadacz tego papieru dostanie przykładowo $100 w srebrze czy w złocie. W związku z tym używano też tych greenbacków jako normalnych środków wymiany. Z tym, że jest to problematyczne, tak, bo skoro wiemy, że to za 10 lat będzie miało wartość $100, a jesteśmy dopiero dzisiaj, no to musimy stosować dyskonto, tak? I wartość takiego greenbacka sukcesywnie z każdym rokiem rośnie do $100, tak? Chyba że obawiamy się o to, że te $100 nigdy nie zostanie nam oddane, tak? To wtedy jego wartość leci na łeb, na szyję i nie jest używany w wymianach, bo nikt nie chce go przyjąć. No więc jakby jest to na tyle ciekawostka historyczna niż coś, co obecnie mamy. Obecnie żyjemy w świecie pieniądza dekretowego, chociaż są cały czas grupy postulujące powrót do pieniądza towarowego, a jeśli uznać zgodnie z tym, co ja mówiłem, że Bitcoin spełnia teoremat regresji, to Bitcoin też byłby wtedy pieniądzem towarowym, chociaż nie wszyscy się tutaj zgadzają. Nawet powiedzmy wewnątrz zarządu Instytutu Misesa. Że to tyle z mojej strony. Czy jakieś pytania Państwo mają? Poglądów, że nie można sformułować teorii pieniądza, jako że takim głównym czynnikiem, co tym pieniądzem staje się, a co nie jest zaledwie jego, jest jakby, nie wiem, jak to określić, ilość transakcji zawieranych w danym dobrze, przy użyciu danego dobra. Chyba nie rozumiem zarzutu chyba. Jakby. Znaczy, no chodzi na przykład o to, że złoto, oprócz tego, że było powszechnie stosowane jako środek wymiany, bo miało też zastosowanie jako biżuteria, czy dzisiaj na przykład w przemyśle technologicznym. I spotkałem się kiedyś z taką opinią, że tak naprawdę jako takiej teorii pieniądza, znaczy jako taka teoria pieniądza istnieć nie może i nie ma sensu jej tworzyć. Że po prostu jest takie samo dobre jak inne, tylko które sobie
znalazło zastosowanie. No jakby... jakby dodatkowo. No pojawia się ten element siły nabywczej pieniądza, który właśnie jest jakby oderwany od tego, że ludzie używają czegoś jako dobro konsumpcyjne czy produkcyjne, tylko właśnie używają go w wymianach, tak? I przez co powstaje jakby fenomen, którego wcześniej nie ma, który wpływa na wyceny dóbr w gospodarce, więc jakby zajmowanie się tym jest chyba ważne, tak? I ważne jest też przez to, że jakby przez to, że jest powszechnym środkiem wymiany, właśnie staje się na przykład narzędziem kalkulacji, w związku z czym manipulacje pieniądze mogą na przykład do cyklów koniunkturalnych doprowadzić. Tak więc wydaje mi się, że jakby jest czym się tu zajmować, jest to specyficzne dobro, tak? Bo manipulacje czymś, co nie jest środkiem wymiany, do cyklu koniunkturalnego nie doprowadzą, więc jest to chyba jakieś zjawisko specyficzne, tak? I ma cechy, których nie mają inne dobra, tak? Przez to są jakieś ważne ekonomiczne konsekwencje. Ale tutaj też tak służy się takim przykładem co do tych cykli koniunkturalnych, że na przykład Hayek podał taki przykład w odpowiedzi Strawie, że do cyklu koniunkturalnego mogłoby doprowadzić w takiej hipotetycznej gospodarce bez pieniądza zbyt duża emisja tytułów własności do jakiejś określonej ilości zboża. Znaczy, okej, okay, to... On tam chyba nie ma na myśli cyklu koniunkturalnego, tylko ma investment w jednym sektorze. Jeżeli ja dobrze pamiętam. Ale to nie jest cykl. Tak, cykl to jest coś, co ma powracać, tak? I w związku z naturą systemu bankowego to może powracać, a... No jest powszechna też, tak? Nie jest sektorowa. Bo banki sektorowe, no to można stworzyć różne stosunki. No, które tytuły własności do zboża to będą te IOU, tak? Czyli to są w tym momencie pieniądze. Znaczy to jest jakiś ten pieniądz kredytowy, więc znowu możemy na przykładzie zbudować teorię cyklu. Jeżeli ktoś uznaje, że te tytuły własności zboża będą krążyły w wymianie jako pieniądz, no to możemy na tym podstawie stworzyć cały cykl koniunkturalny, bo one będą, jeżeli będą się mnożyły, to nie będą dotyczyły tylko i wyłącznie tego sektora handlu zbożem, tylko w krótkim czasie będą dotyczyły również innych branż, więc... To jest albo sztuczne założenie, że to będzie dotyczyło tylko i wyłącznie obrotu zbożem, a raczej no, trudno mi właśnie, bo nie zgodził się z tym, że takie tytuły własności do zboża nie będą wykorzystywane jako pieniądz po prostu. A zatem wydaje mi się, że w ogóle sam zarzut, że nie ma sensu tworzyć teorii pieniądza, jest tak dziwny, bo to, co powiedziałeś, już samo w sobie jest jakąś tam teorią powstania pieniądza, tak? Jeżeli uznamy, że jakieś dobro po prostu staje się, trafia do obrotu i nabiera dodatkowe cechy, poza tą cechą swojej użyteczności, to to już jest jakaś teoria, która zaczyna tłumaczyć w zasadzie pieniądz, nie? No ale teoretycznie przecież jest to możliwa sytuacja, że znajdziemy sobie jakiegoś kogoś, kto byłby skłonny wymienić sobie jakieś jedno dobro na drugie, czyli na przykład mógłbym latać z tym telewizorem i chcieć go wymienić na cokolwiek innego, tylko kwestia jest, jak dużo osób by to akceptowało, ale też mógłbym sobie przeliczać wartość, znaczy teoretycznie na przykład wartość telewizora na wartość innych dróg. Za telewizor mogę tam dostać powiedzmy 1/4 lodówki. No ale to jak Mengele wykazuje, jest to totalnie niepraktyczne i taka wymiana może występować tylko w małych społecznościach, w których następuje duża powtarzalność takich samych transakcji, które są zrytualizowane w tym sensie, że się powtarzają na tych samych czy podobnych warunkach wśród ludzi, którzy się znają. Nie ma potrzeby zapamiętywania cen rozumianych jako wyrażenie wartości tego dobra w kategoriach innych dóbr. W związku z czym ja nie muszę pamiętać, że na przykład 160 tysięcy różnych cen, różnych relacji, różnych obiektów, na przykład handluje 10 towarami w danej wiosce, bo jest jeden rybak, jeden szef, jeden tam cieśla, jeden hodowca owiec. I w tym momencie to tak, taka gospodarka jest możliwa, jeżeli możemy nazwać gospodarką, ale nie jest to możliwe w gospodarce, w której mamy współczesne. Tak? Oczywiście Barter nadal gdzieś tam szczątkowo będzie występował, ale to chyba to nadal nie jest żaden argument, który miałby spowodować, znaczy mógłby tłumaczyć, że Barter będzie równoważny czy równorzędny wobec wymiany pieniężnej. Także nie są tych sensu. Ja mam pytanie. Jeżeli Pan mógłby wstawić i wytłumaczyć różnicę pomiędzy
popytem na pieniądz według tutaj przedstawionej wzorowania pieniądz ryzykowej inwestycyjny, a popyt na pieniądz jaki spróbował Keynes. On tam miał chyba trzy rodzaje. Spekulacyjny, chyba także tranzycyjny i trzeciego już nie pamiętam. Czy mógłby pan wytłumaczyć, czy to ma jakiekolwiek znaczenie w różnicach, czy po prostu inne nazewnictwo, a te same cechy? Wydaje mi się, że u Keynesa ważny byłby jakby komponent inwestycyjny, w tym sensie, że dla niego właściwą ceną pieniądza byłaby stopa procentowa, tak, a nie ten wachlarz dóbr, o którym mówimy. I to właśnie popyt inwestycyjny lub jego brak i manipulacje stopą procentową miałyby bezpośrednio wpływać na cenę pieniądza. A w tej koncepcji cena pożyczania pieniądza jest jednym z elementów tego wachlarza, ale jakby w żaden sposób nie jest jakoś najważniejsza, tak? A dla niego tak to popyt na pieniądz był zależny od preferencji płynności, czyli od tego, jak w swoim portfelu aktywów finansowych wybiera się pieniądz co do inwestycji bardziej długoterminowych. Ale no właśnie tego podziału na pieniądz rezerwowy i transakcyjny. Jak rozumiem, transakcyjny to jest ten, jakby używany chwilę po tym, jak go zgromadzimy. Znaczy w tym celu go zgromadzimy, żeby go za chwilę wydać. A rezerwowy z myślą o trochę dalszej przyszłości, czyli on bezpośrednio jakby w danym momencie nie wpływa na siłę nabywczą w zupełnie bezpośredniej chwili. Teraz się zastanawiam, czy z podażą pieniądza też możemy zrobić podobny podział. To znaczy, możemy się zastanawiać nad tym, czy ta sama gotówka, pewna część gotówki, którą trzymamy w portfelu, z myślą o oszczędzaniu, czy to jest jeszcze w dalszym ciągu podaż, czy to chwilowo jest wycofywanie z podaży pieniądza. Ta część, której nie wydajemy na bieżąco. W związku z tym, jak efektywnie mierzyć czynniki wpływające na siłę nabywczą pieniądza, czy to się da jakoś... Znaczy, jakby wydaje mi się, że nie ma to związku, tak? To, czy nabywamy część dostępnej podaży pieniądza, właśnie ze względu na jeden z tych dwóch motywów, transakcyjny czy rezerwowy, nie wpływa na to, że nabywamy pieniądz, który używamy przez to, że jest powszechnym środkiem wymiany, tak? I każda jednostka dobra, która jest powszechnym środkiem wymiany tego pieniądza, jest użyteczna. Jakby bez względu na to, z jakiego motywu je trzymamy, to jakby to wpływa na wszystkie transakcje rynkowe, tak? Bo jeśli zwiększamy nasze saldo gotówkowe, tak? To znaczy, że sprzedajemy jakieś dodatkowe dobra, tak? Czy to będzie nasza praca, czy to będą jakieś nasze inne aktywa, co wpływa na cały system cen. Więc jakby podaż to po prostu zbiór dóbr, których ludzie uważają, że są jednakowo dobre i mogą ich nawzajem używać do swoich celów, więc jakby nie widzę tutaj problemów. Powiedzmy, chcielibyśmy zmierzyć tak bardziej matematycznie, policzyć, jaka jest ta podaż pieniądza, powiedzmy, w danym momencie w gospodarce. I teraz, czy mamy pewien zasób gotówki na rynku i pytanie jest do tego zasobu gotówki wliczyć, czy ten pieniądz, ta część pieniądza gotówkowego, w sensie fizycznym, banknotów, którą ludzie na bieżąco no to jest agregatują, czy włączać również tą część gotówki, którą ktoś tam sobie włożył do sejfu i... Całość, o której ludzie wiedzą i które przez to wpływają na ich skalę preferencji i podejmowane działania.
Tak, czy... 20 lat, tak, ja leży, tak. A jak zakopiesz, nie powiesz dzieciom, że zakopałeś i umrzesz, i nikt o tym nie wie, to przestaje być częścią podaży pieniądza. Czyli mamy pewne problemy w mierzeniu takim arytmetycznym tego, ile tej podaży tak naprawdę istnieje. Nie wydaje mi się to jakoś największym problemem, akurat tylko właśnie wydaje mi się raczej z tą bankowością się zaczynają pojawiać problemy, tak? No, wydaje mi się, że ta część gotówki, którą ludzie gubią i o której zapominają, nie jest jakoś tam fundamentalnie duża. Ale tak można powiedzieć, że jest to jakiś arytmetyczny problem. Okej, to dziękuję za pytania.